Witam Was tutaj, cześć, witam Awizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cities Skylines PlayStation 4 Master Transit scenariusze promowe Imperium. I tak, dzisiaj nie ma żadnych efektów, jak może już zauważyliście, specjalnych, nic nie dodaję, ponieważ ten odcinek chcę szybko wyrzucić, ponieważ z góry mówię od razu na samym początku. Odcinek najbliższy ze Cities to nie wiem, kiedy się pojawi. Najbliższy odcinek będzie z Petulilo, prawdopodobnie pojawi się we wtorek. I to jest najbliższy odcinek. Ten odcinek i tak nagrywam trochę tak inaczej. W weekend ogólnie mam odpoczynek od nagrywania, więc no, tak to widzicie. Odcinek, który wy będziecie oglądać, to pojawi się prawdopodobnie może trochę później jakoś, nie wiem, bo będzie się on sam wysyłać. Ja tam już będę zbyt dużo, nie będę w niego ingerować. To tak z mojej strony. Ale dobrze. Odcinek stwierdziłem, że jakiś scenariusze, to on się pojawia co 2 tydzień. I postaram się, żeby pojawiał się tak regularnie już w miarę. No i tak, co tu dużo mówić, więc jakby coś, kolejne odcinki będą ze Cities, ale nie teraz. Wait, chwila. Mam pytanie. I to dosyć zasadnicze pytanie. Co jest nie tak? Co jest, kurde, nie tak? Czekajcie, wczytam jeszcze raz. Okej. Zostałem zbanowany. No dobrze, no cóż, cóż to już mówić. W dzisiejszym odcinku odbudujemy to, co było tydzień temu. Nie mam do tego pojęcia. Coś tu musiało się zadziać złego. Ale wszystko, co zbudowaliśmy tutaj, ten nasz najwyższy wieżowiec, który tak bardzo mi się podobał, zniknął. Nic nie mamy. Może to przez to, że się pojawiła ta aktualizacja w tym czasie i to poznikało, ale mi się to bardzo nie podoba. Zresztą inaczej, komu by się podobało. Dobrze, no to tak. Ponieważ to tak wygląda jak teraz, to co tu dużo mam mówić, no od razu przejdźmy do działania. Zetknijmy sobie z... Tak, tu się pozmieniało. Tu się pozmieniało. Okej, mamy jeden pasek teraz. Trochę tu jest inaczej. No dobra, tu jest trochę inaczej. Tu nie powinno być jakichś dużych różnic. Dobrze. Co dużo mówić? No, przejdźmy od razu do tego, co mieliśmy tutaj budować. Mamy popyt na przemysł. Przemysł to są... Tak, my tu... Ale nie teraz po prostu przypomnę. Przecież tyle rzeczy zbudowaliśmy. Musimy dzisiejszy cały ostatni odcinek otworzyć. Co? Jeszcze mi się obraz wyłączył. Kurde. Ej no. Dobrze, muszę bardziej uważać, ale co to ma być? Dobrze, co tu dużo mówić? Dzisiaj więc z większym rozmachem. Z rozmachem to będziemy budować. No bo ja się tak nie dam. Nie. Dobrze, to sobie tutaj zostawimy. Tu tą drogę niestety trzeba przywrócić, ale możemy dać z drzewkami. Tu mogą być drzewka. Przymalcowa macie drzewka. I tutaj, czekaj, jaka jest różnica? Tutaj to kosztuje, koszt 90, koszt 80, koszt 100. Dobra, tutaj sobie pociągniemy zwykłą, bo co jak wcale, pieniądze trzeba oszczędzać. Okej. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja tutaj nie zbuduję tego mostu. Ja tu nie zbuduję tego mostu. Bo się nie da. No, zobacz. Nie da się, nie... Po prostu teraz, po tej ostatniej aktualizacji, która była naprawdę... No już dawno takiej... Tak złej rzeczy nie pamiętam. Nie da się. Nie jestem w żadnym stanie zbudować tego z liniami pomiędzy i tym wszystkim, gówno. Dobrze. Ponieważ się nie da, to poczekajcie chwileczkę. Muszę wczytać jeszcze raz tamten zapis. I musimy sobie ulepszyć tą drogę. Kurczę, ale popsuli mi tu. A nie dość, że się pojawiła ta aktualizacja, jeszcze mi usunęli zapis. Chamy. Powiem tyle, chamy. Dobrze, tu musimy tą drogę ulepszyć. To jest na początek. Sam początek. To stąd, to ja sądzę, że ja już będę mógł sobie to przedłużyć jakoś tak. Daję tu cały czas to. Nie.
Ja tutaj to będę chcieć na ziemi, bo tutaj to było trochę inaczej wcześniej zrobione, a teraz to będzie też inaczej. Dobrze, to tak, to my tu musimy otworzyć to wszystko teraz. Ale fajny odcinek, odtwarzamy to, co nam zepsuła gra. Po prostu marzyłem o takim odcinku. Ja tu chciałem się zrelaksować teraz przed moim wolnym weekendem. A tu co? Nie, idź pan. Relaks to nie ma nigdy. Dobrze, no to tu dużo mówić. Znowu mnie gra przerobiła. Dobrze, tak, tutaj sobie... Nie, tutaj zrobimy od razu tą drogę, bo tutaj nie wiem, czy pamiętacie, była ta droga. To przy okazji zobaczymy, kto pamięta poprzedni odcinek. Tak, tutaj była ta droga, z tego co pamiętam. Tak, jakoś tak tutaj to schodziło. Dobrze, to pamiętam miarę. I tutaj też. Tak, tylko że tu sobie zrobimy to w ten sposób. Nie, bo to tak nigdy nie ma potrzeby. Dobra, to tak, to tyle z tego. Ale jak... co za... jak tak można? No, po prostu... Nie, to mi się strasznie nie podoba. Żeby mi cały odcinek teraz zmarnować. Dobrze. Kolejną rzeczą tutaj była ta... piękna droga. Która szła jakoś... no, pod kątem 90 ja zawsze buduję. No i tutaj mniej więcej już to jest lasak, więc sobie użyjemy drogi leśnej w nawiasie gruntowej i tutaj nasz lasek będzie się budować. Tu był jeszcze kanał. Okej, czekaj. Spróbujmy wstawić tutaj ten kanał. Z tego co pamiętam, to może być ten super płytki nawet. Tak. Tylko tu się to zaczęło wylewać. Dobra, to z wylewaniem to ja już pamiętam, co ja zrobiłem ostatnio. Ale dobra, spróbujmy. Czekaj. I to było tutaj nas pod samą tą podstawę. Okej, dobra. Powiedzmy, że pójdziemy na to. To trzeba wyburzyć tutaj. Tak. I co jeszcze? To wyburzyć. To. Okej. I tak, po pierwsze... Nie. Dobra, odwołuję cokolwiek mówiłem, to była najgorsza aktualizacja, jaką pamiętam. Chociaż nie, dobra, to nie była najgorsza. Były gorsze. Może nie usuwały zapisów, ale były gorsze. Ta, co zepsuła mi grafikę i zrobiła białe ekrany. To było wiele gorsze. To, co teraz jest, pewnie jest aż tragiczne przy tym. Dobrze, i tutaj zanim mi to, tu zaraz wiemy, co się tutaj wydarzy. Ja tu sobie stawiam nasze te pompę, ale najpierw postawmy nasze miejsce do statków. No powiedzmy... szkoda. Dobra, dajmy sobie to jakoś tak, tą drogę jakoś tu podłączymy. Linię podłączmy. Tak, słynnego, czy tutaj dwie linie nie szły? Idę. Idę, ale jakoś inaczej to. Dobra, mniejsza z tym. Tu podłączmy to i już widzę, że już zaraz będzie problem, więc szybko postawmy to tutaj. Na końcu nie będzie. Dobra. Ciach. Weź to podłącz tutaj, szybko. I co do prądu, to ja ci już ci ciągnę tutaj do druta stąd. Masz. Bierz tego druta. Kudle. Będzie zaraz droga i będzie tyle po tym drucie. Stąd. Tutaj maksa w kosmos. Ciach. W dół. Okej, dobra. Mamy podłączenie. I tu już się rozlało. Świetnie, nie zdążyliśmy. Dobra, mniejsza z tym. Teraz nie będę tu mógł budować dróg nawet. To już nie jest tak mniejsza z tym. O, było. Dobra, mamy drogę. Dalej, tu bym sobie to podłączył, tę drogę. Przy okazji będę mieli podłączenie, co nie? Dobrze, mamy podłączenie. Tutaj taka mała fala się wylała. I tu jest problem nasz.
Tak, tutaj do tego wyspanego mieliśmy ulepszyć do tego. Zaraz światła tu sobie pousuwamy, bo oczywiście się pobudowały niepotrzebnie. O, udało się trochę bliżej. Dobra. Woda. Przecież to jest w górę. Nie, najwyraźniej nie. Dobrze. I tutaj bym sobie to prosił. 180 stopni, świetnie. To właśnie o to mi chodziło. Dobrze, stąd i stąd to już będziesz prosto jechać tutaj, tędy. Tylko czemu to jest w górę? Nie, ja nie chcę tego cały czas tutaj w górę. Tu w dół. I tutaj, o, proszę bardzo. I to możesz, można ulepszyć dotąd, tam dalej to będziemy zaraz nad tym myśleć. Tu dajemy dzielnicę, przemysł leśny. Ta cała tutaj, ta wysoka, to będzie przemysł leśny. Ja już podjąłem właśnie tę decyzję w tej chwili. Nie, no po prostu tak mi zepsuć odcinek, no. A my... Jeszcze dzisiaj miałem trochę... Zresztą nieważne. Nie, no. Po prostu... Nie. Nie będę tego komentował. Tak, tutaj ta woda... Nie wiem, czemu się trochę rozlewa. Mamy przecież tutaj tą pompę. Stacja wody doprowadzająca wody z rzeki lub jezior. Może za mało tu jest ta jedna. Możemy postawić jeszcze drugą. Zobaczmy na to. Tak, bo w ogóle to mamy teraz za dużo ich tutaj. Bo jedna to na pewno zostanie, to możemy położyć jakąś inną. Tak, gdzie jest jakaś inna? Tu jest jakaś inna. Out. To była jedna z pierwszych, jak poza tym. Dobra, tutaj budynki się powoli zaczynają budować, świetnie. Dajemy tutaj dużo miejsca, aby mieli gdzie się budować. Tak, poza tym, jakbyście nie zauważyli, to ja puściłem dzisiaj ten inną stację radiową. Ta stacja radiowa się nazywa... jak ona się nazywała? Nie, jeszcze to teraz pamiętam. O kurczę. Classic Radio, o. Tak, żeby coś było trochę innego. Dobra, to wybórzmy. Pamiętam, że to zaczęło się zatapiać później, ale nie pamiętam do czego, więc... Na razie to tak zostawmy, jak jest. Tu sobie to podłączymy. Ty mi tu wytłumacz, czemu to jest tutaj w górze. Okej, to wiesz co to jest? To jest takie coś... To jest centralna komisja edukacyjna. Dobrze. Dalej, kolejne możemy zrobić sobie tutaj. Podłączenie. Tutaj. Tutaj, dama, no i to może należy być. Dajmy sobie tutaj duży spędzel. Tak, wy tu się wszędzie budujcie. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I chcę mieć na razie was z głowy. To inaczej wygląda niż po ostatnim odcinku, ale no cóż. Co tego, nie wiem czy wiecie. Pewnie większość z was nie. To pierwszy odcinek jak nagrałem. To było, no dosyć dawno. City Scanner jest na tym kanale. Znaczy nie, to pierwsza seria może w tym sensie. To pierwszy odcinek nagrałem dobrze, co nie? Poszło jakoś tam, bez żadnych hint, nic nie było. Zero mojej edycji było przy tym odcinku, z tego co pamiętam. Ale jak się pojawił drugi odcinek, to już miałem pierwszą wpadkę. Ja tego nie mówiłem nigdy, ale... Jak zapisałem pierwszy raz, to ja nagrywałem dwa razy ten odcinek. Bo chciałem, żeby dobrze wyszło. I po nagraniu pierwszego odcinka... Zapis mi się... Nie było zapisu i musiałem dokładnie odtworzyć to miasto. Ja chyba powiedziałem później, że coś takiego się wydarzyło, ale nie pamiętam, więc... Jakby ktoś nie wiedział, to mówię. Takie tam ciekawe rzeczy się wtedy działy. Dobra, tak wracając do tego, co teraz budujemy. Próbujemy teraz tworzyć. Tam mi się jakieś głupoty pojawiają co jakiś czas. Dobrze, teraz mamy... Tutaj, ja pamiętam, zrobiłem sobie później dużą drogę. Ja tu ogólnie tyle rzeczy poustawiałem, a teraz nic. Nic z tego. Dobrze, my tu sobie powiększymy trochę tą dzielnicę. Już tak bardziej
przyszłościowo. Chciałem tu zrobić nabrzeża, co nie? Tak się teraz zastanowiłem. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł tutaj. Zobacz, jak to by wyglądało. To możemy zrobić. Już jak wszystko na nowo robimy, to możemy tu dać nabrzeże nawet. A, masz tutaj coś takiego. To trzeba nie to wszystko zaraz wyburzyć. Świetnie. Właśnie tego pragnąłem. To tak, dajmy tutaj sobie najpierw nabrzeże. Krętą przecież chcę. O. Tak trochę bardzo w głąb, ale dobra, nie będzie. Okej. Okay. Teraz mamy ten budynek, który też trzeba przenieść. Świetnie, tutaj. Czemu się tak przyczepia? O, o, o. Ten budynek musi być pobliżej drogi. Nie musi być. Uwierz mi, ten budynek nie musi być pobliżej drogi. Czemu to zawsze mi po raz... Nie, tyle się... Teraz się pojawiło mnóstwo błędów, które były na początku. Ogólnie. Nie wiem, czy jak oni walczą z tymi błędami, że pojawiają się te, co były kiedyś. Nie podoba mi się ta ich walka. Dobrze, tutaj, tutaj. No i powiedzmy sobie na razie coś takiego. Co nie? Obniżymy tutaj teren. Bo nie chcę, żeby tutaj coś takiego mi tutaj wyrwało. Tutaj, tutaj, tutaj. Bo to ogólnie jest jezioro, przecież wszyscy wiemy, ale my to trochę zmienimy. Dobrze, i tak, teraz to przenieśliśmy. To nam się tutaj nie będzie teraz. Świetnie. Jeszcze raz. No, teraz już bardziej będzie chciało wejść. I stąd... A, tu widzę, że jeszcze tam jest jedno. Stało. To, 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 to wyrzuć. I tak, to przenieś. Tutaj. To trochę teraz zmieni pozycję. To na przykład bym gdzieś tu bardziej wrzucił. Dobra, i teraz tak, podłączmy to do centrali. To na pewno naprawili, co nie wyburzanie, ale... Ale kosztem tylu rzeczy to mi się nie podoba. No co jak co, ale kosztem tylu rzeczy to mi się nie podoba. Tu dajmy sobie takie podłączenie. Serio? Tu specjalnie to zakręgnie już. I tu cały czas nie będzie chciało się wejść. Okej. Tak, te wyburzenie to też mnie strasznie irytuje czasem. Okej, dobra, no i tu sobie dajmy to podłączenie. Bardzo wyszło, ale dobra. Czekaj. O! Można? Można, dogadać się. Dobrze, stąd. I tu... Kurde. Teraz nie będzie mi to chciało wejść. Dobra, tutaj. Tam widzę, że tam mainem, że jeszcze coś kręciłem, ale to zaraz się tym zajmę. Dobra, no i tutaj to tak w miarę wygląda. Dobra, pracuje to. W miarę pracuje. Dobrze, i teraz tak. Dajemy sobie na taką wysokość, bo pamiętam, że to zawsze było podłączone. I tak. Co do tej drogi, to my sobie ją teraz dostosujemy. To będzie droga z ścieżkami rowerowymi. Od razu. Od razu już. I ona będzie w tej odległości, co jest ten port. Bo nie chcę się później z tym męczyć. Żeby to podłączyć. Tutaj może nie być to w takiej odległości, no bo tutaj wiemy, są te porty i te inne sprawy. Ale resztę to bym sobie zostawił. Dobra. No i teraz możemy powyłączać sygnalizację świetlną, która się pojawiła w zbędnych miejscach, jak na przykład tu, tu. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Dobrze, nie macie ludzi. Tak, wy nie macie ludzi jeszcze, z tego pamiętam, owszem. Ale już wam ich sprawujemy. O, jedna linia do was jest wyciągnięta. Drugą linię specjalną dla was puścimy stąd, tutaj. Idzie się, cieszcie. Tak samo puścimy specjalną linię, z tego co pamiętam, tutaj. A, do specjalnego nowego portu. Dobra, już mi się przypomniało. I my ten port specjalnie dla tego portu tutaj otworzyliśmy. Dobra, to tak. My ciebie włączamy.
I ciebie również. A, ty byłeś już włączony. No to lepiej. Ciebie trzeba włączyć. Tak, tutaj się nam woda trochę zaczęła podnosić. To pamiętam. Okej, okay, tu to działa w miarę dobrze. To może jedno możemy odsunąć? Nie. Stacja wodociągowa może już zostać ta nazwa. Już niech będzie. No niech będzie. A tutaj możemy po prostu ciągnąć wodę jeszcze przy okazji. Dobra, do tuta możemy tu usunąć, bo on tutaj nie jest już taki nam potrzebny. A. Aż dziwne, że tak został. Dobra, sądzę. Czekajcie, usunąłem to i zaczęło. Kurde. Dobra, pokaż mi, gdzie jest jeszcze jakaś stacja wodociągowa w tym mieście. Bo nie uwierzę, że jest tylko jedna. Tutaj to ja wiem. Tutaj jest jakaś. Da, możemy wyburzyć. Dobrze, na zegarku jest 20 minut. A my ledwo co zaczynamy odrabiać straty po tym. Jeszcze nie zaczęliśmy tak na dobrą sprawę nowego odcinka. Świetnie. Ja dzisiaj coś nowego zbuduję, żeby nie było. Tu miała być chyba turystyka, z tego co pamiętam, tak? Czekaj. Zaraz tam damy im turystykę. Aha. Tak, to jest turystyka, proszę bardzo, macie. Dobrze, i zobaczmy, ile kosztuje nam ten budynek. W ogóle mam dziwne uczucie, że pieniędzy mamy też mniej. Po tej aktualizacji, ale to już tak pieniędzy. Okej, mamy nawet tyle pieniędzy na ten budynek, świetnie. To miejsce jest już zajęte przez pożar. Kto tu w ogóle pozwoli na pożar? Zacznijmy od tego. Czy my w tym mieście nie mamy helikopterów? Nie mamy, okej. Dobrze, opróżnij to. Postaw nową spalarnię. Spalarnia postawiona. Świetnie. Dobrze, tutaj ogólnie to nam idzie. Jak tam statki? W sensie... Idzie. Dobra, przyspieszmy sobie trochę czas. Ludzie się chcą budować. Dobrze, na ludzi tam my mamy tutaj miejsce. I możemy dać im tutaj kolejny... do kolejnej tej stacji. Pytanie, czy my jak tutaj mamy kolejną stację, to chcemy jakąś większą? Nie, tutaj nie będzie żadnych większych stacji. Nie. No, dotąd. Dobrze, no i stąd. Tutaj do tego byśmy sobie podłączyli. No, proszę bardzo, jak ładnie. I tu ty do siebie. Ta linia będzie płynąć tu. I to samo czeka tą linię. Ci to w ogóle nie chcemy jakoś pójść na to. Chyba. Ja się nie pytam o to, czy chcą, czy nie, tak? Dobrze. Tam daliśmy ścieżki dowodowe, żeby tutaj ktoś nie poszedł, przecież to jest scenariusz drogowy. W sensie statkowy. Tak, wiem, ale no dobra. Pewne ugody można pójść. Tu z tego co pamiętam też powiększyliśmy drogę. Ale tutaj sądzę, że możemy zostać przy takich. Nie wiem jakby. Ale ja sądzę, że szczerze tutaj może mogą być nawet takie, bo tutaj na przykład nie ma jakiegoś zabudowania strasznego. Ale tu nie musi być jakieś specjalne ścieżki. Dobra, won. Ciach. Tutaj będzie mostek. I tu może być już coś. Tak, pamiętam, tutaj też się zajęliśmy tym, że trochę to musieliśmy to przenosić. Żeby tutaj nam ta droga dojechała. To tym zaraz się zajmiemy, jak się zaczną tutaj budować. Dobrze, no i tutaj ta droga niech sobie tak jedzie. No i do tego podłączymy sobie na pewno. Przy okazji trzeba nie wszystkie światła pousuwać, ale to za chwilę. Tutaj, dotąd i stąd. Różnych dziwnych zigzagiem. Możemy sobie puścić jakieś drogi, co nie? A, proszę bardzo. Jest ładny, dziwny zygzak, jest. Tu możemy nawet zrobić jakieś podłączenie. I teraz możecie się budować. Tutaj będą domki, bo po tej stronie są domki. No. Dobra, to tutaj się budujecie. Okej, okay, tak. Może nie tutaj. Co tego, wiecie, że na wersji PC to nie ma takiego dużego pędzla, jest tylko mały? Tak jakby ktoś nie wiedział. Dlatego ja się zdziwiłem, że tutaj jest, ale...
Nie wszystko musi być tu i tu. Co nie? Dobrze, dodajmy to. Wróćmy ten budynek, bo on tutaj jest w miarę w centrum, więc już my go tutaj sobie tak zostawimy. I mamy jeszcze szkołę, możemy je sobie tu przenieść spokojnie. I teraz, o, proszę bardzo, macie piękną drogę z pięknymi skrzyżowaniami co chwilę. Te trzeba oczywiście pousuwać. Wyłącz, 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 wyłącz. Tu jeszcze nie ma, ale to chwilowo. Dobrze, nie macie wody. Tak, wiem, wody wam tutaj jeszcze nie podciągnęliśmy. Ale to kwestia chwili. Tu tam właśnie spełniamy. Tu, tu, tu. Proszę bardzo, podłączone. I... No by dobrze, jakby to było. O, proszę bardzo. Możecie się budować. Dobrze. To teraz wszystkie popyty są w miarę zagospodarowane. Tutaj zaraz jakiś park wstrzaśniemy. Ale pierwsze co, to ten budynek, na który już naprawdę długo czekam. Tutaj. Macie. Cieszcie się. Jest. Jest. Teraz nam się włączy jeszcze do życia. Czy on tak się świeci? On tak chyba się świeci. No. Teraz takie pytanie. Czy to był ten najwyższy? Tak na marginesie. Tak, to był ten najwyższy. Okej, ale mi się wydaje, że on się powinien świecić. Jakoś bardziej. A on funkcjonuje normalnie. Taki jakiś trochę czarny jest, ale dobra, mniejsza z tym. Może po tej aktualizacji nawet coś takiego nie chce działać. Budynki przestały działać, dlatego poznikało wszystko. Wtedy to by miało nawet sens. Myślałem, że tu nie będzie szans podłączyć teraz tego. Dobrze, dajmy sobie tutaj podłączenie. Tak nam tu nie wejdziesz, oczywiście. Czego ja bym się spodziewał. Da, tutaj jakieś podłączenie się zrobiło. I jeszcze tutaj może być... O, proszę bardzo. O, w ciągu dnia lepiej wygląda. Dobrze, jest problem ze śmieciami, z tego co pamiętam. Ja ten problem ze śmieciami rozwiązałem, stawiając tutaj wysypisko. Może być. Może być. Dobrze. Przemysł nam się tu ładnie, ładnie buduje. Tu nie macie wody. Macie już. Tu się po to co jakiś czas zalewa. Ale to nie jest jakiś straszny duży problem. No i pewnie tutaj ludzie przypływają statkami teraz, no bo nie mają innej zbytniej drogi. Tak, tutaj jest też całkiem ładna droga z dojazdem tutaj. No i tutaj niestety, co by dużo nie mówić, trzeba postawić im policję, a tym straż pożarną. Bo tym może się przydać akurat. Helikopterów jako takich nie mamy i na razie nie zamierzam w nich inwestować. Opieka zdrowotna, nie, na tym razie nie będziemy myśleć. Edukacja, Szkoła średnia, trochę jest kiepsko. Postawmy im tu nową szkołę średnią. 24 tysiące mamy, możemy postawić. Proszę bardzo, budujcie się. Dobra, dzisiejszy odcinek będzie trwać już niech te 40 minut. Grunt, żeby... A, to jest szkoła. W sensie, nie szkoła, ale... Dobra, dajmy tutaj już kolejny. Obszar. Macie. Dobrze, bo po tej stronie chciałem na razie nic budować. Chociaż... Jakiś monument, jakiś spadkowy monument by się przydał. To tutaj było wcześniej. Zadychacza. Może być. I jakiś wyższy budynek też tu wstawimy. Jeszcze dzisiaj. Tak. Dalej. Tutaj na przykład byśmy mogli pociągnąć. Tylko tutaj tą dzielnicę trzeba by przeciągnąć. Tutaj. Znaczy nie, nie. Tutaj akurat nie będzie czekać tego. Daj mały. Tutaj, tutaj nie chcę żadnej dzielnicy. Kanał chcę, żeby on oddzielał jakoś tak w miarę. Dobra. Tak. Tutaj handlu, to ja, znaczy w sensie tej turystyki to nie widzę jakoś tak strasznie. Tutaj będzie. O, dobra. Bo tutaj mamy trochę tego wału, to tutaj niech się będą budować. Już tak bardziej. I tutaj damy sobie trochę tych statków miejsc, gdzie będą mogli ludzie wsiadać i takie tam. Tu, tu. O, tutaj nam ładnie nawet to wejdzie. Proszę bardzo. Dobra, weszło, weszło. I tak, stąd tutaj
to powinno całkiem ładnie wyglądać. Tak. Tak. A tutaj, 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 tutaj. Dobrze, tutaj jest całkiem ładnie. Kolejnym miejscem, które trzeba będzie rozbudować, to jest oczywiście to tutaj. Przecież jest brzeg, widzę co robię, tak? Dobrze, tutaj statki całkiem ładnie, często przepływają. Bardzo dobrze. I tak, kolejnym przystankiem tutaj. Myślę, żeby dać tutaj im jakiś jeden. Jakoś tak tutaj. Bo on będzie już trochę dalej, a chcę, żeby też trochę ludzie już chodzili. Nie chcę, żeby tylko wsiadali i podjeżdżali. Bo jak ja dzisiaj chciałem wsiadać i jechać, to się przejechałem, naprawdę. A dokładnie to się przeliczyłem, że się przejadę. Dobra, tutaj, okej. Okej, tak też nie chcesz wejść. Cały czas nie chcesz. Dobrze, tak możesz. I tutaj dowolną sobie podłączymy to już. Dobrze, no i tak, nasza nitka. Ta. Nie tutaj. A, ty. Będziesz tutaj płynąć. I tak samo ty. Dobra. I ta nasza niebieska. O. Czekaj. No, mamy niebieską. Też będzie płynąć sobie tutaj. Tak, bo ja tutaj chcę, żeby one trochę już pływały sobie. Dobra. Tutaj w miarę tutaj to pływa. O, tu jakiś statek płynął. Nie wiem skąd. Jakiś znikąd. Nie ma przecież żadnej linii. I tutaj sobie zmienimy specjalną nitkę, która będzie tutaj podpływać dla tych statków. I tak naprawdę tutaj będzie do tych podłączenia. No, proszę bardzo. Wy nie macie prądu. Tak, wiem, wy nie macie jeszcze prądu. Ale to tylko chwilowe, póki ja im tutaj nie podciągnę reszty komunikacji, którą będą mieli. Kurczę, ale reklama ma nie tyle, bym z niej zrozumiał, co nic. Tak szybko mówi. No wiem, że można mówić szybko i tego typu, ale no bez przesady. No i tutaj dajmy sobie. Tutaj miał być taki zakręcik i tu miałem wstawić, nie wiem czy mi się zmieści, biokopułę. No właśnie. Ale takie coś byłoby naprawdę fajny pomysł. Kosztowało 60 tysięcy, tak poza tym. Strasznie dużo forsów. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi zadowolonych dzięki temu. Przynajmniej tyle. Dobrze, no i tutaj sobie dajmy nasz handel się ciągnie tutaj. W sensie ta turystyka. Nie jest handel. No i tak, wy tutaj będziecie po tej stronie ulicy, po drugiej, to ja nie chcę tam, żeby... Może poza tym tutaj, o. Możecie się budować. Dobrze, wody nie masz. Wodę to ja ci już panie podciągnę. W sumie tam też tej wody zbytnio nie podciągałem. Dobrze, dajmy tutaj tą wodę. Tak, tutaj. No i tutaj się to jakoś będzie ciągnąć. I ponieważ tutaj to jest tak blisko, to ja tutaj od razu jakiś ten park postawię, co nie? Czekaj. Tutaj... tego to może nigdzie nie wstawię, bo się jest... O, ale ten... jest w miarę mały i można go gdzieś tu wrzucić. Może jeszcze taki. Jeżeli chodzi... Nie, to jest za długie. To jest za długie gdziekolwiek. Dobrze, możemy jeszcze postawić coś takiego tutaj. Okej, dobra. Dobra. Tutaj tak, oni będą przepływać przez to, ale mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych problemów tutaj im tworzyć. Przynajmniej tak myślę. A taką mam nadzieję, o. I stąd będzie osobne podłączenie dla tych. Tak, żeby to już było bardziej logiczne. Dobrze, przemysł. Tylko przemysł chce się budować. Co jest? Co jest nie tak? 34 minuta odcinka, dobra, czyli na razie spokojnie lecimy. Tutaj nawet całego jakiegoś takiego strasznie dużego duchu nie ma. Poza naszym tym centrum handlowym. Tutaj dajmy sobie naszą drogę poprzeczną, co nie? No, może gdzieś dotąd. Tak, abyście mieli tutaj trochę większy duch. O. Tutaj dwa do skrętu. Jest to, czy tutaj dwa do skrętu, to są ci potrzebne, to nie wiem.
się myślę. Może dwa do skrętu jednak tak, bo bardziej ludzie wyjeżdżają. Dobrze, no i tutaj, proszę bardzo. I stąd, tutaj, tutaj i tutaj. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja robię tutaj wszystko gruntową, to to ma swoje uzasadnienie. To duże, głębokie. Jeżeli robisz wszystko gruntową drogą, co nie? To jest taki plus, że nikt nie będzie chciał z nim jechać jako dla skrótów na przykład. A to jest tutaj dosyć ważne. Tutaj nie będzie już nasza poprzeczna, będzie zwykła, bo tutaj to nie jest jakoś strasznie niezbędne. Co nie? Mhm. I tutaj sobie zmienimy kierunki. O, w miarę, bo tutaj jest na przykład trochę więcej rozjazdów. Dobrze, no i tak. Woda w tym rejonie to będzie w ten sposób załatwiona. Wszystko na raz. I tutaj. Tutaj, tu dotąd i ty tutaj. Okej, dobrze. I tak, do ciebie będą statki do tego portu tutaj takiego małego, który tutaj sobie jakoś wcisnęliśmy. Nie wiem jak do końca. Okej. Nie, to jest... To zły pomysł był. Dajmy sobie tutaj... Tutaj tak, widzę, że jest to linia pospieszna. Się zastanawiam się, jak to tutaj zrobić. Bo tu jako takiej linii nie ma, którą byśmy mogli tutaj podłączyć do tego przemysłu. Czekajcie, na której linii jest najmniejsze obciążenie? Zerknijmy sobie. Jak już mamy patrzeć, to tak. To jest zielona. Bym powiedział, że tu jest dosyć duże obłożenie, to nie. To jest ta czerwona. Też jest duże obłożenie, ale już trochę mniejsze. I ta brązowa. Na niej jest najmniejsze teoretycznie obłożenie. Ale ja szczerze powiedziawszy, to bym zrobił w ten sposób, żebym jedną linię tutaj podciągnął. Tylko nie wiem zbytnio... Nie, tam jest zbyt dużo statków podpływa, wiecie co? Nie. Podepniemy... No nie wiem, wiecie co? Dobra, podlepnijmy tą brązową. Już nie będzie. Takie podłączenie. I tutaj. Tu brązowa. O, dobra. Tak, tu w dwóch kierunkach brązowa. I tutaj jeszcze czerwoną. Co? Nie wiem, jakoś nie jestem. Nie, ogólnie jakiś jeden transport do tych bym podciągnął. Dobra, dajmy tutaj ten czerwony jeszcze. Tylko on tu będzie teraz w ten sposób. A, no tak, bo tu jest ten przystanek. Nie, dobra, nie. Nie, to nie. Dobrze, będzie tylko tutaj będą zapłynąć. Tutaj jest ta niebieska. Właśnie, jak ta niebieska sobie się sprawuje? 9 pasażerów. Okej, strasznie dużo. Ta linia. A, to jest ta turystyczna. No to niezbyt. Ta linia. O, ta będzie mieć więcej. Dobra. Tu widzę już na samym początku trzeba zwiększyć liczbę. Tutaj jest dużo pasażerów. W sumie się nawet nie dziwię. To jest żółta i jeszcze jest ta szara. Szara jest pierwsza, okej. Też na jednym przystanku jest multum ludzi. I to jest tutaj. A tak, bo pamiętam, tutaj się przesiadają. Dobrze, tutaj sobie zwiększmy tą linię. Tak, właśnie. Czy to jest w końcu otwarte? Tak, to jest otwarte. I czy ktoś tutaj idzie do tego? Tak, jacyś ludzie już idą. Okej, świetnie. Tutaj przemysł nam się... Nie, tutaj w końcu nie daliśmy miejsca jeszcze. Dobrze, no i tu możecie się budować. Spokojnie. Tutaj, tu... No, nawet dobra, dajmy wam wszędzie. Budujcie się, póki możecie. Wodę tutaj chyba załatwiliśmy. Tak? Tak, dobra, tutaj woda jest załatwana, to możecie się budować spokojnie. Tutaj druty tak samo.
Sygnalizacja świetna, jak nie było, tak i nie powinno być. Dobra, dobra, tu jest całkiem dobrze. Tutaj ktoś nam umarł. Nie możemy krematorium jeszcze postawić, a niech to. No, to postawmy sobie coś takiego. I tutaj sobie rozbudujmy to dalej. Okej, odcinek ma 40 minut, dobra, będziemy się iść w kierunku końca. Bo jednak odcinek 50-minutowy to już trochę... To już trochę dużo, to już trochę długi, tak powiem. To już naprawdę trochę mu trwał. Nasza droga tutaj. Co nagle, która jest godzina? Okej. Okej. Nie przewidziałem jednej rzeczy, która jest godzina. To najmniej mnie teraz zadowoliło. To co mi pokazał zegarek, ale dobra, mniejsza z tym. Dajmy sobie tu krętom. Kręta. Nie, to mi się nie podoba. To jest zbyt mocny zakręt. Dobrze, dajmy sobie stąd. Tutaj podłączenie. I stąd. Myślę, że stąd. Tutaj zakręt. Okej, dobra. W miarę. No i tutaj zdecydujemy taką drogę. Jakiś monumencik. Mamy trochę forsy, możemy coś tutaj im trzasnąć. Ogólnie jakieś trochę droższe wieże transportowanie. Bym tutaj wstawiał i wysokie. Tak, opera. Para tu już nad wodą, to bardziej Sydney bym wychodził. Nie. O, to byłoby dobre. O! Szty. Dawaj to tu. Powiem to tak, dawaj to tu. Tyle może być tutaj? Nie. Tutaj mi weszło. Co wy na to? Ale cudo tuż nad wodą. Nie, zobaczcie, mówiłem, że się świeci. Świeci się. Dobra, ty nie masz jeszcze wody i reszty. Zaraz ją dostaniesz. Tutaj sobie dajmy tylko, żeby mogli się ludzie budować. W sensie nasza turystyka. I aby nikt nie zapomniał, że to jest turystyka, to dajmy... Czemu? Nie, wracajcie tutaj. No, tutaj jest dobrze. Tam później będzie kolejny oczywiście porcik, ale na razie nad tym się nie myślimy, to nie? Kolejny porcik gdzieś będzie tutaj. Dobra, jak tam z czasem? 42. Dobra, nie, już będziemy kończyć, bo to już trochę trwa. Dajmy im tylko wodę i kończymy. My jesteśmy na dwójce przyspieszenie, co nie? Zobaczcie, ile my tutaj zarabiamy. To jest naprawdę jakieś niepodobne. Dobrze, no tutaj to się będzie kwitła turystyka, już nie mówiąc o tym. Tutaj co ja tutaj widzę? No. Całkiem ładnie. Przemysł nam tutaj idzie. Na następnym odcinku zajmiemy się powiększeniem tutaj ludzi. Tutaj, no jest dobrze. Osoby przewiezione statkami, jak dla mnie naprawdę dużo się zmieniło w tym odcinku. Ludzi może dużo nie przebiło, bo głównie odbudowaliśmy to co... Powinno być po ostatnim odcinku. Tutaj główną drogę powiększyliśmy, co było po poprzednim odcinku. Tą drogę, tutaj skrzyżowanie, tutaj głównie co zrobiliśmy dzisiaj po tym, co powinno być po ostatnim odcinku. To zredukowaliśmy trochę statki. Daliśmy tutaj nowy porcik, bo tego nie pamiętam, żeby było. Tutaj nie wylewa się woda. Tu zrobiliśmy, całkowicie rozwinęliśmy tą turystykę i postawiliśmy ten wielki hotel. Tak, to jest hotel. Czekajcie, sprawdzę. A nie, wieża wysokie odsetki. Tak czy siak prezentuje się naprawdę pięknie. I w taki oto sposób. Czy on się przez chwilę świecił? Co tam ma być? Czekajcie, może mnie. Nie dobrał do prądu. No, z prądem nie jest jakoś wspaniale, ale. Chyba to nie to. Dobrze, mamy trochę forsy, możemy postawić tu jeszcze jedną elektrownię, ale. Tak poza tym to. No nie wiem. Trzeba byłoby z nimi dyskutować. Dziwne. Okej, na pewno to nie jest normalne. I tak jakoś... No, ta wieża to jest piękna. Dobrze, już koniec mojego tutaj ględzenia i mówienia, jak to jest wspaniale. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał, możecie zostać w górę. Taki trochę dłuższy, bo teraz nic nie będzie się pojawiało i musieliśmy odbudować.
No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale. Kolejny materiał, tak jak mówiłem, będzie poza prawem, później jakiś polityczny może trochę i jakieś City Skylines. Już to drugie. A to widzimy się w piątek. Cześć!